przed urlopem. Szczęść Boże. Miesiąc temu, w piękny majowy dzień, przybyłem do Warszawy na kolejne posiedzenie sekcji Kultura, Tożsamość Narodowa i Polityka Historyczna, sekcji przy Narodowej Radzie Rozwoju, przy panu prezydencie. Wchodząc do Pałacu Prezydenckiego, minąłem manifestację KOD-u. Manifestanci trzymali transparent Andrzej Duda, nie depcz konstytucji. Na chodniku leżały dwa inne banery, chyba z wykazem niezrealizowanych rzekomo obietnic wyborczych pana prezydenta. Był więc transparent, były banery, była tuba i były ulotki na kredowym, przypuszczam, że drogim papierze. Ulotki wydrukowane w kolorze, wielobarwne, a więc albo wydrukowane za duże pieniądze, albo bardzo heroicznie przekazane za darmo. Wchodząc na teren pałacu, zapytałem dwóch policjantów z prawdziwym przejęciem. Na ile panowie szacujecie tę manifestację? Na ćwierć miliona, czy może dzisiaj już na pół? Panowie wybuchnęli śmiechem. Dwaj panowie policjanci stanowili chyba 1/3 całej manifestacji. No, może było kodziarzy w sumie 7 osób, może 6. Nie dam za to głowy. Pomyślałem, że istotnie rację miał najbardziej znany polski alimenciarz i przywódca KOD-u, który stwierdził, że jego znajomi dokładnie policzyli w pamiętny dzień majowy ogromną, bezbrzeżną manifestację i policzyli ją na 213 czy 214 tysięcy uczestników. I dodał, że policzyli to z właściwą sobie kompetencją. Są bowiem, jak twierdził na falach Polskiego Radia, specjalistami od liczenia bakterii. No cóż, istotnie może i w mój dzień majowy było pod pałacem z 200 tysięcy bakterii czy innych może drobnoustrojów, ale kodziarzy z całą pewnością było mniej niż 10 osób. Drodzy Państwo, za nami kilka bardzo burzliwych miesięcy. Pracowitych, burzliwych, dramatycznych. Można powiedzieć, to po prostu norma, ale jest coś, co łamie tę normę. To eskalacja agresji, eskalacja buntu, niepogodzenia się, szumnych deklaracji typu razem obrobimy Polskę, eskalacja gniewu i żalu przegranych, którzy chcą swoje rozczarowanie zmienić na nasz strach. Właśnie tak. Chcą swoją bezbrzeżną frustrację zamienić na strach zaszczepiony w nas, w naszych umysłach, w naszych sercach. I stąd to straszenie konsekwencjami Unii. Stąd to przekonywanie o koneksjach frustratów ze światem wielkich polityków, Berlin, Paryż czy tam Stany Zjednoczone. Stąd dbanie o polską rację stanu w bardzo szczególny sposób, poprzez składanie donosów, poprzez donosicielstwo, poprzez pełzanie na kolanach do obcych państw i obcych przywódców. Stąd płynie ta nadzwyczajna w tych czasach skala manipulacji. Pamiętam, jak kilka tygodni temu lokalna gazeta wielkopolska opublikowała paszkwil na temat obecnego pana prezydenta. Kilkanaście godzin później na podstawie badania opinii publicznej pokazano ogromny wzrost, oczywiście w innych mediach, pokazano ogromny wzrost popularności, prestiżu i notowań obecnego prezydenta. Ale ktoś chce nas wmanewrować w tę siatkę lęku. Oto nikt nas nie chce w Europie. Europa się nas wstydzi, jesteśmy pariasami Europy. Jesteśmy jak zawsze w dziejach ksenofobami, jesteśmy na szarym końcu świata. Spadamy w rankingu popularności u tych, co dotąd żarli za darmo z koryt wystawionych w Polsce, w naszym kraju, za nasze pieniądze. Nic dziwnego więc, że spadamy w rankingu ich popularności. Nie lękajmy się. Przywoływałem poprzednio w dwóch spotkaniach przesłanie świętego Jana Pawła II z Krakowa z roku 1979. I te charakterystyczne słowa, które brzmią do dziś jak dzwon. Musicie być mocni. Musicie być mocni. Te słowa brzmiały bardzo jednoznacznie w tamtym kontekście. Wojny ideologicznej. Ograniczonej suwerenności, jak mówiono oficjalnie, państwa polskiego.
Dziś kontekst się zmienił, zmienił się sposób narracji budującej lęk, budującej poczucie strachu i słabości. Ale dlatego właśnie te słowa pozostają wciąż bardzo, bardzo aktualne. Musicie być mocni. Wypowiadam te słowa także w dniach wspomnień kolejnej rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Wtedy lud wyszedł na ulicę, aby dać wyraz swojej potrzebie okazania mocy, wolności, godności bycia człowiekiem. Dziś musimy pokazać naszą moc poprzez wierność temu wszystkiemu, co Polskę prawdziwie stanowi. To jest wezwanie do nieustannej pracy. To jest wezwanie do nieustannej odpowiedzialności za dobro wspólne naszego kraju, naszej Polski. I to wezwanie jest bardzo aktualne, nawet teraz, gdy otwieramy czas wakacji. Życzę Państwu odpowiedzialnej pracy za Polskę i czasu urlopu dla siebie.